Unia Europejska pod wpływem różnych kryzysów migracyjnego, gospodarczego zwątpiła sama w siebie, ale odzyskuje wiarę po tym, co się stało we Francji, w wyborach holenderskich, w wyborach austriackich. Tylko wie, że musi się zmieniać, bo są zupełnie nowe wyzwania. I to, co najbardziej Polaków powinno niepokoić, to jest to, że ta pierwsza prędkość, ta prawdziwa Unia się będzie organizowała wokół strefy walutowej, wokół strefy euro, co przed nami stawia autentyczne pytanie, już takie egzystencjalne, czy chcemy być w środku i współtworzyć, czy chcemy być na peryferiach. Trudna rozmowa z Polakami, bo na razie wolą złotówkę. Pod wpływem doświadczeń z kryzysu strefa walutowa zmienia się i buduje się niejako na nowo. Nazywa się to Unią Bankową, Unią Fiskalną, ale także pojawia się coraz mocniej hasło odrębnego budżetu, który ma łagodzić szoki wewnętrzne wewnątrz strefy walutowej. I to jest dla nas groźne, bo on musi skądś brać pieniądze i będzie konkurował o te same źródła dochodów, co ten budżet, którego głównym beneficjentem jak dotąd jest Polska. Więc to jeszcze raz skłania nas do namysłu, gdzie tak naprawdę powinniśmy być. Czy nie myśleć na nowo już w kwestiach bezpieczeństwa, a nie tylko w kwestiach czysto ekonomicznym, o strefie euro, bo tam możemy być decydentem, a nie tylko przyglądać się, co robią inni.